Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Przychodnia jest, koperty brak, skarżą się nasi widzowie. W Lubiczu Górnym brakuje miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Michał Adamski, witam Państwa, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Dla mnie każdy krok można powiedzieć bez małej jest na wagę złota. Podjeżdżając pod ośrodek zdrowia, można tylko popatrzeć i trzeba gdzieś jechać 3-4 ulice dalej, gdzie po prostu dojść tutaj, to jest makabra. My jako gmina nie zostawiamy tego na zasadzie, że to jest sprawa spółdzielni. Chcemy się włączyć w to, chcemy porozmawiać ze spółdzielnią mieszkaniową. O tym problemie powiemy za kilka chwil, a od czego dzisiaj zaczynamy? Rok po tragedii. Zachodziła przeszkoda do prowadzenia postępowania, stąd też owo postępowanie zostało zawieszone. Przyczyny wypadku na przejeździe kolejowym są wciąż niewyjaśnione. Jakieś oszustwa tutaj zaczynamy w tym wszystkim widzieć, że ktoś nie chce czegoś wyjaśnić, ktoś nie chce powiedzieć prawdy. Bydgoska PESA wchodzi na niemiecki rynek. Jest to wielki sukces całego zespołu. To pierwszy taki przypadek w historii polskiego kolejnictwa. To otwiera bramy do rynku kompletnie całego zagranicznego. Wziąłem słowa złe. Koncert z gwiazdami. Mają być to utwory zawierające niebo w tytule. Rozpoczynają się obchody święta województwa kujawsko-pomorskiego. Mija rok od tragedii, winnych brak. Prokuratorskie śledztwo po wypadku na przejeździe kolejowym w Pniewitem, w którym zginęło dwoje małych dzieci, zostało zawieszone. Biegły, który miał sporządzić ekspertyzę, wycofał się z przyczyn osobistych. Jedyną osobą, która usłyszała zarzuty, jest matka ofiar wypadku, mimo że rodzice już wcześniej alarmowali, że przejazd jest niebezpieczny. Rok temu o tej porze jeszcze dzieci żyły, były. A minie kilka godzin i ich nie było i nie ma. 4-letnia Zosia i 7-letni Mateusz zginęli na miejscu. Ich rodzice trafili do szpitala. Rodzina wyjeżdżała na długi weekend. Auto w zderzeniu z rozpędzonym szynobusem nie miało szans. Matka usłyszała prokuratorski zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przyczyny wypadku szukali i nadal szukają eksperci oraz biegli. W sierpniu odtworzono wydarzenia sprzed roku. W grudniu Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych opublikowała raport. Brak odpowiedniej widoczności i oznakowania to tylko niektóre z uchybień wskazywanych w dokumencie. Dodatkowo szereg zaleceń dla PKP PLK, których właściwą realizację potwierdził Urząd Transportu Kolejowego. W konsekwencji 7 pracowników zostało odsuniętych od obowiązków lub zwolnionych. W planach jest też likwidacja przejazdu. Najpierw jednak trzeba wybudować alternatywną drogę do kolejnego. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji. One są na takim etapie, tak jak planowaliśmy. Także robimy wszystko, żeby w tym roku poprawić bezpieczeństwo. Rodzice mają żal, że to matka, która wcześniej sygnalizowała PKP, że przejazd jest niebezpieczny, usłyszała jako jedyna zarzut. Całą sprawę przedstawili w podpisanym przez mieszkańców wsi liście do prokuratora generalnego. Pisaliśmy o jak najszybsze zamknięcie sprawy, o uregulowanie wszystkiego, żeby było jasne kto, co i tak dalej. List zgodnie z procedurami został dołączony do sprawy prowadzonej przez chełmiński śledczych. Oba postępowania w sprawie wypadku obecnie są zawieszone do czasu uzyskania opinii biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych imienia profesora Zena. Poprzedni biegły, który miał sporządzić opinię ze względów osobistych, zdrowotnych, wniósł o zwolnienie go z obowiązku sporządzenia opinii w tej sprawie. Wstępny termin sporządzenia opinii wyznaczono na listopad, to kolejne miesiące czekania. Chcemy dalej żyć, chcemy mieć jeszcze rodzinę większą. I to wszystko chyba napędza. Pniewite, Aleksandra Ciekot. I zmieniamy temat. Przełomowa decyzja dla bydgoskiej PESY i polskich kolei. Pociągi Link zostały dopuszczone do ruchu na terenie Niemiec. Homologację wydał dzisiaj Federalny Urząd Kolejnictwa. To pierwszy w historii polskiego przemysłu pojazd kolejowy, który będzie woził pasażerów na terenie Niemiec. Na razie w zakładzie, ale wkrótce wyjadą na niemieckie tory. Nowoczesne pociągi PESY są gotowe do drogi. Pojazdy otrzymały homologację. Ciężką pracą, dużymi wydatkami finansowymi osiągnęliśmy to, co przez
wie, że dziesiątek lat się w Polsce nie udało. Jest to wielki sukces całego zespołu inżynierów, pani, panów. 7 pociągów PESY będzie kursowało po niemieckich torach od 1 lipca. W nowoczesnym pojeździe DMU Link zmieści się 140 pasażerów. Są też 2 miejsca dla wózków inwalidzkich, a także do przewozu rowerów. Pojazdy wyposażone są w klimatyzację, monitoring i toalety przystosowane dla niepełnosprawnych. Pociągi bydgoskiej firmy zostały także dopuszczone do ruchu w Polsce. Dlatego nowoczesne składy będą kursowały na linii Berlin-Kostrzyń nad Odrą. Ta strategia na pewno się sprawdzi i w przyszłości będziemy wyglądali nasze pojazdy, które będą eksploatowane na rynku niemieckim i nie tylko, bo to otwiera bramy do rynku kompletnie całego zagranicznego. My jesteśmy tak jak reprezentacja Polski, weszliśmy do Mistrzostw Europy i w tej chwili musimy tylko kolejnymi krokami utrzymać, wygrywać mecze, żeby coś ugrać. Homologacja wydana przez Federalny Urząd Kolejnictwa dla nowoczesnych pociągów to zdaniem przedstawicieli PESY historyczny moment. Po raz pierwszy w historii polski pojazd kolejowy został dopuszczony do ruchu w Niemczech. To finał współpracy, która rozpoczęła się w 2013 roku. Ja dziś jestem twarzą 20-osobowej grupy, która ściśle ze mną przez 3 lata pracowała. 20 osób, które ściśle pracowały i ponad 100 osób, które przez 3 lata tworzyły stojące za nami pojazdy. Pojazdy bydgoskiej firmy miały kursować po niemieckich liniach dużo wcześniej, ale tamtejsze koleje regionalne rozwiązały umowę z PESĄ. W 2015 roku pociągi nie otrzymały homologacji. Składy zostały wyprodukowane dla Niemców, ostatecznie sprzedane w Polsce. Bydgoszcz, Agata Chełka. Minimum 12 zł brutto za godzinę pracy na umowę zlecenie oraz dla samozatrudnionych. Takie przepisy wejdą w życie w nowym roku. Rząd przyjął ustawę, którą chwalą związki zawodowe i eksperci. Z ostrożnym optymizmem podchodzą do zmian pracodawcy. Podczas ogólnego zgromadzenia członków pracodawców Pomorza i Kujaw przedsiębiorcy dyskutowali o wyzwaniach, jakie czekają ich w najbliższym czasie. Jednym z nich jest projektowanie rynku pracy. Za każdą przepracowaną godzinę osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub o dzieło od nowego roku dostanie przynajmniej 12 zł. Taką stawkę na pracodawców nakłada nowa ustawa. Przedsiębiorcy obawiają się, że wzrosną koszty pracy. Jednak jak mówią, ma to też swoje dobre strony. Jeżeli pracownicy dostaną więcej, to można założyć, że również ich wydajność, chęć pracy, złączenia się z firmą i wykonywanie swoich obowiązków, również ta wydajność wzrośnie. Minimalna stawka godzinowa przysłuży się gospodarce i pozytywnie wpłynie na rynek pracy, mówią związkowcy, ponieważ wielu przedsiębiorców przy przetargach zaniżało ceny, oszczędzając właśnie na wynagrodzeniach pracowników. Poważne firmy przegrywały rzeczywiście z firmami, które już przy przystępowaniu do przetargu łamały właśnie prawo, zaniżając kwestie płacowe. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Pracodawców Pomorza i Kujaw podczas ogólnego zgromadzenia podsumowali mijające miesiące. Niskie bezrobocie, rosnący eksport to trendy, które należy utrzymać. Mimo to mijający rok był dla nich trudny. Zakończyła się poprzednia perspektywa finansowa unijna. Nie rozpoczęło się wydawanie środków z nowej perspektywy, a te środki są na pewno dużym zastrzykiem dla przedsiębiorców nie tylko regionu, ale całego kraju. Wśród unijnych projektów, które pozytywnie wpłynęły na rozwój przedsiębiorstw, był m.in. realizowany przez pracodawców Pomorza i Kujaw voucher badawczy. Firmy mogły otrzymać dofinansowanie, gdy nawiązały współpracę z naukowcami, by stworzyć innowacyjny produkt lub rozwiązanie. Jednym z beneficjentów była bydgoska firma T-Comp, która opracowała informatyczne programy do wyszukiwania dokumentów. Korzystają z nich teraz największe firmy w Polsce i na świecie. Jakbym mógł szacować, to jest to już ponad kilkaset tysięcy użytkowników, którym właśnie pomaga to w ich codziennej pracy. Także jestem przekonany, że tego typu inicjatywy są niezwykle pomocne, niezwykle ważne. Bez nich myślę, że byłoby nam bardzo trudno w ogóle zrealizować tego typu pomysły. Przedsiębiorcy zamierzają współpracować nie tylko z uczelniami wyższymi, ale również ze szkołami, szczególnie zawodowymi i technicznymi, ponieważ od wielu lat pracodawcy borykają się z brakiem specjalistów w różnych branżach. Przede wszystkim bardzo dużą luką jest kwestia obecnie braku diagnozy predyspozycji ucznia. Bardzo często widzimy, i to niestety nawet pod naciskiem rodziców, że uczniowie są kierowani do zawodów, w których kompletnie nie mają osobistych predyspozycji. By znaleźć optymalne rozwiązania, pracodawcy Pomorza i Kujaw chcą nawiązać współpracę z partnerami zagranicznymi i edukować doradców zawodowych. Bydgoszcz, Magdalena Niewęgłowska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami?
zakończyły się bydgoskie dni energii. Zwierzęta wciąż potrafią zaskakiwać. Mężczyzna podejrzany o kierowanie oszustwami na funkcjonariusza CBŚ w rękach prawdziwych policjantów. Te informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Obok mnie Jarosław Dąbrowski, który ma więcej szczegółów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Mężczyzna lat 24, pochodzi z Warszawy, okazał się mózgiem grupy, która wyłudzała pieniądze m.in. od mieszkańców Bydgoszczy, Torunia, także Gdańska. Chodzi o wyłudzenia w zeszłym roku między kwietniem a sierpniem 136 tysięcy złotych, 2 tysiące dolarów, biżuteria. Takie rzeczy straciły osoby z Bydgoszczy, między innymi Torunia. Stary sposób, który wielokrotnie opisywaliśmy, metoda na policjanta, że do dzwoniącego mieszkańca Bydgoszczy i Torunia w tym przypadku dzwoni rzekomy policjant, uczestniczysz w akcji policji, wypłać pieniądze, przekaż nam, potem ci oddamy i niestety te pieniądze potem się rozpływają u właśnie tych oszustów. Skoro o policyjnych sukcesach mówimy, to jest jeszcze jedna informacja o zlikwidowanej dziupli samochodowej, w której znaleziono części samochodów. Gmina Rojewo, na jednej z posesji firm, policjanci odkryli mnóstwo części samochodów. Okazało się, że wiele z nich pochodzi z dwóch aut, które dosłownie dzień wcześniej zostały skradzione w innych miastach. 46-latek ma już zarzut paserstwa, grozi mu nawet 10 lat. Sprawa jest bardzo rozwojowa, będą kolejne zatrzymania. A to prawdziwie mrówcza praca, rozebrać taki samochód na części. Tak szybko. Jarosław Dąbrowski, dziękuję bardzo. Odsyłam Państwa na naszą stronę internetową, a także na nasze profile na Facebooku i Twitterze. Przychodnia jest, koperty brak, skarżą się nasi widzowie. W Lubiczu Górnym brakuje miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do przychodni codziennie przyjeżdżają osoby, które mają problem z poruszaniem się, ale do tej pory zarządzająca terenem spółdzielnia problemu nie zauważyła. Jesteśmy, jak można być bez mała, jakby osoby starsze i chore, jakby dyskryminowani. Nie mamy żadnego miejsca parkingowego przy ośrodku zdrowia, nie? To nagranie otrzymaliśmy od widza zbliżeń. Budynek przy ulicy Paderewskiego 3 w Lubiczu Górnym to blok mieszkalny, ale na parterze znajduje się też apteka, komisariat policji i przychodnia lekarska. Z jej usług korzystają mieszkańcy całej gminy. Podjeżdżając pod ośrodek zdrowia, można tylko popatrzeć i trzeba gdzieś jechać 3-4 ulice dalej, gdzie po prostu dojść tutaj, to jest makabra. Budynkiem zarządza spółdzielnia mieszkaniowa. Próbowaliśmy spotkać się z panią prezes, ale nie miała czasu na rozmowę przed kamerą przez uroczystości związane z Dniem Dziecka. W rozmowie telefonicznej dowiedzieliśmy się, że interesują ją przede wszystkim mieszkańcy osiedla, a nie osoby przyjeżdżające do przychodni i że o problemie do tej pory nie wiedziała. Wójt gminy Lubicz poinformował nas, że miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych to kwestia jedynie odpowiedniego oznakowania, ale to leży po stronie spółdzielni. Gmina jednak wyraża wolę współpracy. My jako gmina nie zostawiamy tego na zasadzie, że to jest sprawa spółdzielni. Chcemy się włączyć w to, chcemy porozmawiać ze spółdzielnią mieszkaniową i wspólnie z panią prezes te miejsca parkingowe wyznaczyć. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, parking składający się z ponad 15 stanowisk powinien mieć wyznaczone minimum 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Jak się okazuje, nie mniej ważna jest dobra wola urzędników. Nie potrzeba żadnej filozofii, tylko troszeczkę zdrowego pomyślenia. Lubicz, Daniel Jagielski. Przypomnę, że czekamy na kolejne zgłoszenia od Państwa, ponieważ trwa nasza akcja Bez Barier, podczas której mówimy nie tylko o problemach osób niepełnosprawnych. Dzisiaj więcej na ten temat w rozmowie dnia. Na program zaprosi Państwa Grażyna Rakowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie Michale, witam Państwa. W dzisiejszej rozmowie dnia rzeczywiście zastanowimy się nad tym, dlaczego dochodzi do dyskryminacji chorych niepełnosprawnych osób. Czy przejawów dyskryminacji tych osób jest dzisiaj dużo, czy może liczba ich zmniejsza się? Jakie przejawy dyskryminacji najczęściej się spotyka? Moi goście to Aleksandra Peplał, pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych i rodziny oraz dr Joanna Rajank, psycholog i coach. Zapraszam na 19 już teraz. Do zobaczenia.
Co najmniej 2 lata. Tyle trzeba czekać na pobyt w sanatorium. Kuracjusze narzekają na odległe terminy, a uzdrowiska na brak pieniędzy. Część samorządów widzi ten problem i wspiera finansowo rehabilitację dzieci. O problemach leczenia uzdrowiskowego rozmawiają w Ciechocinku naukowcy i lekarze z całego kraju podczas 25. Kongresu Uzdrowisk Polskich. Pani Maria przyjechała do Ciechocinka ze Śląska. To dla niej wymarzony kurort z wyjątkowym mikroklimatem tężni solankowych. Niestety, żeby móc się tutaj leczyć, musiała czekać 2 lata. Mnie się wydaje, że to jest o wiele za długo. O wiele. I co roku się zwiększa to oczekiwanie, wydłuża się. Tymczasem osób potrzebujących takiej pomocy, w tym rehabilitacji, jest coraz więcej. Społeczeństwo starzeje się. 17% Polaków to osoby powyżej 65 roku życia. Możemy prowadzić taką dobrze monitorowaną kinezyterapię, która pozwoli na to, że taka osoba w wieku podeszłym będzie bardzo długo aktywna i będzie sprawna. O dostępie pacjentów do leczenia uzdrowiskowego i znalezieniu najlepszych rozwiązań w rehabilitacji starzejącego się społeczeństwa rozmawiają w Ciechocinku przedstawiciele branży uzdrowiskowej z całego kraju. W ich ocenie stawki za dzienny pobyt kuracjusza są niewystarczające. Jeżeli mówimy o tym, że za 65 zł stawki dziennej mamy kuracjusza, mówiąc kolokwialnie, obsłużyć 3 zabiegami, 3 posiłkami i dać mu nocleg, to trudno mówić o jakiejkolwiek stopie zysku i o jakiejkolwiek stopie rentowności takiej działalności. Coraz mniej jest ośrodków, które prowadzą leczenie uzdrowiskowe dzieci. Pieniądze grają rolę, ponieważ w tej chwili po prostu koledzy są zmuszeni do zlikwidowania liczby łóżek. Pobyt dziecka finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, ale już jego opiekun musi ponieść pełny koszt pobytu w uzdrowisku. Za cały turnus to kwota około 2,5 tysiąca złotych. Dla wielu rodziców to za dużo. Są samorządy w regionie, które współpracują z funduszem i wspierają rodziców w takich sytuacjach. To Inowrocław, Koronowo, Barcin i Lubicz. To jednak kropla w morzu potrzeb. Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na leczenie uzdrowiskowe mieszkańców regionu 112 milionów złotych. O inwestycjach myślą także władze Ciechocinka. Chcą odbudować basen termalno-solankowy, który od lat niszczeje. Samorząd myśli też o odwiertach geotermalnych. Dzisiaj zainteresowanie byłoby jeszcze większe, bo stworzylibyśmy infrastrukturę, której kiedyś tam nie było. Kompleks cieszył się kiedyś ogromnym powodzeniem. Czasami brakowało nawet miejsc na plaży, nie było gdzie ręcznika rozłożyć. To teraz teren prywatny. Samorząd województwa wraz z miastem prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia kompleksu. Ciechocinek, Krystyna Rymaszewska. Dokształcają, uczą, wychowują. Dzisiaj świętowali w sercu miasta. Na Starym Rynku odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru Bydgoskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego. W tym ważnym dla uczniów wydarzeniu uczestniczyli samorządowcy, władze oświatowe i przedsiębiorcy. Przy dźwiękach orkiestry wojskowej na bydgoskim Starym Rynku rozpoczęło się jedno z ważniejszych świąt w historii szkoły. Od teraz uczniowie będą ślubować na sztandar Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Edukacja, wychowanie, praca i społeczeństwo to najistotniejsze wartości dla uczniów. Hasła pojawiły się na sztandarze. Uroczystości uświetnił koncert zespołu wojskowego. Na uprawie roślin znają się jak mało kto. Uczniowie z 14 szkół rolniczych wzięli udział w mistrzostwach wiedzy o nowoczesnym rolnictwie. Najpierw uczestnicy rywalizowali w teście teoretycznym. 10 najlepszych zakwalifikowało się do finału i części praktycznej. Organizator konkursu, zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, przygotowało dla młodzieży nagrody rzeczowe. Zorganizowano wykłady i prelekcje oraz koncert muzyczny. Taniec, muzyka, sport, rękodzieło. Seniorzy z regionu nie narzekają na nudę. Na emeryturze rozpoczęli naukę i zabawę na uniwersytetach trzeciego wieku. Do Włocławka zjechali uczestnicy 29 uniwersytetów na wspólne świętowanie. O roli seniorów w życiu publicznym dyskutowano podczas debaty w ramach pierwszego Kujawsko-Pomorskiego Forum Seniorów. Imprezę zwieńczył uroczysty koncert galowy zespołów senioralnych i zespołu pieśni i tańca Kujawy. U nas teraz czas na zaproszenie na serwis sportowy. Uczyni to Hubert Malinowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa. Dziś przeniesiemy się w jednym z materiałów do Kruszwicy, bo właśnie tam, nieopodal Mysiej Wieży, na terenie klubu wioślarskiego Gopło, odsłonięto kolejne laury olimpijskie. Do słynnych wioślarzy Roberta Sycza czy Tomasza Kucharskiego, a także innych znanych olimpijczyków, dziś dołączyli Mirosław Piesak, multimedalista Igrzysk Paraolimpijskich w pływaniu. Uczestniczył w takich zawodach od Barcelony w roku 1992 aż do Aten w roku 2004. Drugim, który dziś odsłonił swój laur olimpijski na deptaku tuż przy jeziorze Gopło, był znakomity nasz kolarz torowy Grzegorz Krejner, także olimpijczyk, ale bez medalu na tych zawodach. Za to multimedalista Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy. Zapraszam na nasz serwis sportowy, bo nie tylko o tym. To będzie po wieczornych zbliżeniach oczywiście. Każdy może zostać producentem zielonej energii, przekonywano podczas pikniku na Wyspie Młyńskiej. Warsztaty, konkursy i zabawy dla najmłodszych zakończyły pierwsze bydgoskie Dni Energii. Po części teoretycznej, spotkaniach i prelekcjach dotyczących ochrony środowiska przyszedł czas na edukację przez zabawę. Uczniowie, którzy pojawili się na Wyspie Młyńskiej, odchodzili z kwiatami, krzewami, drzewkami. To nagrody, które zdobywali w konkursach i zabawach. Najmłodsi dowiedzieli się, co to są odnawialne źródła energii, jak działa bateria słoneczna czy pompa ciepła. Pokazy zgromadziły wiele osób. Zainteresowanie wzbudziła zwłaszcza budowa energooszczędnego domu na mini placu budowy. To pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie bydgoskie Dni Energii, zapewniają organizatorzy. Ewa Bem, Natalia Kukulska, Maciej Maleńczuk, Mariusz Lubomski czy Tomasz Organek. O godzinie 20 na toruńskich Jordankach rozpoczyna się koncert Pod wspólnym niebem. To oficjalny początek obchodów Święta Województwa, które przypada 7 czerwca. Właśnie tego dnia w 1991 roku Jan Paweł II odwiedził Włocławek. Dokładnie 8 lat później Toruń i Bydgoszcz. Tym samym symbolicznie połączył trzy największe miasta Kujaw i Pomorza. Poślane to na niebie. Bezpośrednio związku z regionem nie mam żadnego, natomiast do Torunia przyjeżdżałem wielokrotnie na przestrzeni 35 lat swojej kariery i grałem w różnych miejscach, również w Bydgoszczy. Lubomski zaproponował, że mają być to utwory zawierające niebo w tytule lub ogólnie jakieś takie powietrzne. Nie, on z tym niebem ma go w kieszeniach, więc on zaproponował Swobodne spadanie, to jest utwór o skoku z opóźnionym otwarciem spadochronu. Sprawdzony każdy węzeł i zapinka. W takim razie spoglądamy teraz w niebo, czy pogoda wieczorem dopisze. O szczegółach Magda Żakowska. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry. Organizatorzy tego koncertu, a także innych imprez plenerowych o pogodę mogą być dziś spokojni. Wieczór będzie pogodny i bardzo ciepły. Przed nami także ostatnia w tym tygodniu bardzo ciepła noc. Nawet o poranku temperatura nie spadnie poniżej 14-13 stopni. Kolejne noce będą już znacznie chłodniejsze. Na razie pogoda zachęca do spacerów. W Żninie na spacer wybrały się także łabędzie, które zapoznawały swoje młode z urokami miasta. Jutro na taki spacer, zwłaszcza przed południem, warto wybrać się z parasolem. Na wschodzie regionu i na południu pojawią się przelotne opady deszczu, które zanikną dopiero w godzinach popołudniowych. Po południu nie zabraknie już słońca i będzie bardzo, bardzo ciepło. A łabędzie szły gęsiego. Magda Żakowska, dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu teraz nasze tematy dnia. Rok po tragedii. Zachodziła przeszkoda do prowadzenia postępowania, stąd też owo postępowanie zostało zawieszone. Przyczyny wypadku na przejeździe kolejowym są wciąż niewyjaśnione. Jakieś oszustwa tutaj zaczynamy w tym wszystkim widzieć, że ktoś nie chce czegoś wyjaśnić, ktoś nie chce powiedzieć prawdy. Bydgoska PESA wchodzi na niemiecki rynek. Jest to wielki sukces całego zespołu. To pierwszy taki przypadek w historii polskiego kolejnictwa. To otwiera bramy do rynku kompletnie całego zagranicznego. Wziąłem słowa z WT. Koncert z gwiazdami. Mają być to utwory zawierające niebo w tytule. Rozpoczynają się obchody Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Teraz to już wszystko. Za chwilę szczegóły prognozy pogody, a potem rozmowa dnia. Ja zapraszam Państwa dzisiaj raz jeszcze na nasz wieczorny serwis o 21:45. Do zobaczenia.